Hejka, witajcie w kolejnym odcinku z Let's Play To The Moon na ślepo ze strony Emi PLKPL. Tak, może to jest jej metafora do tragicznego małżeństwa. No, możliwe. Czyli co, skończy tego rozjechanego królika? Raczej potrąconego królika. O, bardziej tak chyba. Dobra. Aha, tak, po tylu latach zaczęła składać papierowe króliki, bo przypomniała jej się ta padlina. No, możliwe, wiesz, Nil, że możliwe, jednak coś na nią to wpłynęło i jednak jak przejechali królika. Nie, bo to jest istota, jest żywa, zwierzę też, nie. Potrącone samochodem, no. O mało co, aby mój pies został potrącony samochodem, ale żyje. Całe szczęście. Znaczy, została potrącona psinka, ale żyje. Trochę. Jakbym tego kolesia dorwała, to... Uciekła mi ze zobaczy, dobra już, okej, lepiej o tym nie gadać, gadałam o tym na nagraniu, dobra. Albo wiesz, co w tym, coś w tym rodzaju, dobra. Co teraz będę mnie, mam robić teraz za to papierowe pieski, bo o mało co pieska straciłam? Nie, dobra, już, nie, lepiej nie gadać tak, dobra, nie, Jezus, nie. Ale super historia, nie, dobra, przestań. Już, gramy w grę, gramy w grę, dobra, gram w grę, już. Jezus, masakra. O! No, biedny króliczek, no. Teraz właśnie znicza dla króliczka tego z filmiczka. Dobra. Biedny człowiek. Może coś wpłynął jakoś ta tragedia na tą River całą. Jako żonkę. Chodź, to jest konieczne, się chodzi. Dawaj, chodź. No chodź, klasa, no chodź. Aha. O Jezus. Ojej, ojej, no właśnie. Chyba wiosna, nie? Wygląda, nie? Kwiatki na trawce.